Mamy takie zadanie. Narysuj wykres funkcji f od x równej minus 3 przez x. Jak wykonać takie zadanie? No jak każdą funkcję do wyrysowania można wykonać tabelkę, którą ja tutaj właśnie sobie narysowałam. I potem punkty z tabelki przenieść na układ współrzędnych i narysować wykres funkcji. I tak też zrobimy. Zaczniemy od tego, że wstawimy sobie do tabelki dowolne x-y. Później powiem, czy wszystkie wolno nam wstawić, czy nie. Na początek dowolne x-y wstawiam. Ja zacznę od minus 6. Minus 6. Co to oznacza? W miejsce wszystkich x-ów mamy wstawić minus 6. F od minus 6, bo to jest ten nasz x i pod tego x-a również, czyli minus 3 na minus 6. Minus dzielony na minus daje nam plus 3. I szóstkę możemy skrócić przez 3, czyli mamy 1 przez 2, czyli 1 druga. Kolejny punkt, możemy wziąć minus 5, ale to będzie 3 piąte. Minus 4, 3 czwarte, ciężko zaznaczać takie punkty na układzie, ale możemy wziąć trójkę na minusie i już będzie łatwiej zaznaczyć. Minus 3 dzielone na minus 3, czyli po prostu 1. Wstawiamy 1. F od. I tutaj następny punkt. Możemy wstawić dwójkę, czyli minus 2, to będziemy mieć minus 3 dzielone na minus 2, czyli mamy 3 drugie, a więc 1 i 1 druga, łatwy do zaznaczenia punkt. Możemy wstawić minus 1, to będziemy mieć, oj, maznęło mi się, ale to nic. Minus 3 przez minus 1, czyli mamy 3. Możemy wstawić jeszcze też liczby, które są ułamkami. Czyli możemy wstawić na przykład 1 trzecią, albo 1 drugą, albo 1 czwartą, no obojętnie, czy 2 trzecie, no jakikolwiek ułamek, tylko najlepiej taki, który łatwo jest zaznaczać. Ja tu wstawię na przykład minus 1 drugą. I f od minus 1 drugiej to minus 3 dzielone na minus 1 druga. Minus przez minus daje nam plus. Dzielić przez ułamek to mnożyć przez jego odwrotność, czyli odwracamy 1 drugą to 2 pierwsze, czyli mamy 6. Dobrze, kolejną wartość, którą bym wstawiła, to już bym wstawiła sobie 0. No i co będzie teraz, kiedy wstawię 0? No i na pewno w szkole słyszeliście niejednokrotnie, nie dziel przez 0. Nie wolno, tak? A więc w mianowniku nigdy nie może być 0. To jest niedobry zapis. My żeśmy nie ustalili tutaj założeń dziedziny. Ja specjalnie tego nie zrobiłam. Właśnie po to, żeby podstawić sobie dowolną wartość i wstawiłam sobie 0 i w zerze tutaj jest to niedobrze. I teraz możemy przejść do założenia, które powinno było się pojawić na początku oczywiście, ale ja celowo tego nie zrobiłam. Założeniem jest zawsze mianownik. W przypadku, gdy mamy funkcję wymierną, zawsze mianownik różny od zera, a więc mianownik, czyli nasz x, a więc nasz x musi być obowiązkowo różny od zera, co oznacza, że dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem właśnie tego zera, czyli wolno nam było do x-a podstawić każdą, tylko nie zero. No i tak też zrobimy dla następnej liczby. Wstawmy sobie kolejno te same, które tu były, tylko już z plusikiem, czyli jedną drugą. F od jednej drugiej to minus 3 dzielone na jedną drugą to minus 3 razy 2 pierwsze, czyli minus 6. F od minus 1, od plus 1, bo teraz jedynka zmieniamy z minusów na plusy, czyli minus 3 na 1 to po prostu minus 3. F od 2 to minus 3 na 2, czyli minus 1 i 1 druga. F od 3 to minus 3 na 3, czyli minus 1. I ostatni F od 6 to minus 3 na 6, czyli minus 1 druga. Mając gotową tabelkę,
mogę przejść do zaznaczania na układzie współrzędnych. Jak to wykonuję? Biorę minus 6 na osi x, to jest ten punkt tu, i jadę góra-dół w zależności od tego, gdzie punkt ma się znaleźć. Ma być to 1 druga, a więc jadę do 1 drugiej na osi y, czyli tu. I tu też stawiam kropeczkę. Dobrze, teraz minus trójkę biorę. Minus trójka, jadę sobie do jedynki, czyli tu będzie punkt. Biorę minus dwójkę, jadę do 1,5, czyli tu. Minus jedynkę, jadę do trójki. Minus jedną drugą, czyli tu jest minus jedna druga, jadę do szóstki, czyli gdzieś tam daleko, jeszcze wyżej. Tutaj nie dam rady tego zaznaczyć. Teraz biorę kolejną, jedną drugą, jadę do minus szóstki, nie zaznaczę tego punktu, bo nie jestem w stanie, nie zmieści się na moim wykresie. Jedynka to minus trójka, czyli tu. Dwójka to minus jeden, jedna druga. Zobaczcie, w tabelce nie było tego widocznego. To jest minus jeden, jedna druga, czyli tu. Dla trójki jest minus jedynka, czyli tu. I dla szóstki jest minus jedna druga, czyli tu. No i tu powstało takie coś, że tak jakby tu. I co, potem tu jechać, łączyć, czy jak to ma wyglądać? To będą dwie oddzielne gałęzie tego wykresu, bo jest to wykres hiperbola. No to teraz będziemy łączyć te punkty. Ja tutaj nie jest to łatwe na komputerze w ten sposób narysować, ale będziemy po kolei łączyć, coś z tego nam wyjdzie. Potem pokażę, jak program komputerowy pociągnie. To powinny powstać takie dwie ładne gałązki, nie dotykające tu tych osi. Tu troszeczkę mi nie przeszło przez punkty, ale zaraz pokażę, tak jak mówię, ładniej narysowane. I tu łączymy te punkty. Nie będę poprawiała, bo bez sensu. Mniej więcej w ten sposób wygląda. Za chwilę pokażę dokładniejszy wykres, narysowany już komputerowo, i będziecie mogli zobaczyć, jak powinno to naprawdę ładnie wyglądać. Mamy już komputerem narysowany ten wykres, bardzo ładnie zresztą, jak widzicie. I gdy tekst brzmi narysuj wykres funkcji, to po prostu tylko i wyłącznie w ten sposób wykonujemy to zadanie.